Potem, no więc kiedy ta armia przyszła, może to był na trzeci dzień, bo tak dyskusja jest, że to było 22, 23 była sobota rzekomo, a dopiero 24 oni przyszli. To i tu ciągle mnie się tam pytają, ja nie wiem, dla mnie to było na drugi dzień, ale nawet ja ci, co wtedy brali udział, to tak, nie bardzo tak, pamiętają. Byłam właśnie w rozmawiałam z różnymi miasta na temat pomnika i na ten temat dyskusja jest i każdy mówi co innego. To znaczy, także, co mówią? No mówią, że to na drugi dzień było, a jedni mówią, że to była przerwa. Tak jakby cisza taka, jeden dzień dopiero na trzeci dzień. Znaczy tak jakby to było w piątek wyzwolenie przez 27 dywizję. W sobota była taka cisza, spokój, a w niedzielę Laudesz i weszła ta pierwsza, ta armia radziecka. Ale Marysiu, jeszcze są kwestie sporne, dlatego że najpierw miejscowe oddziały, między innymi Bolesława Mucharskiego, pseudonim Lekarz, który ze swoimi żołnierzami od ogrodu pani Majewskiej, gdzie browar był, wiesz, gdzie co, rejon bloków tutaj koło biurowca Huty, o, to tutaj oni stamtąd przyszli i przyczynili się do zajęcia Lubartowa. Drugi oddział to był ale oddział... Ale Niemcy się już ewakuowali. Tak. Niemcy się to już znaczy ewakuowali. Nie było walk, w sensie strzelaniny, tak, zabitych i tak dalej, i tak dalej. Drugi oddział był... Jeszcze ostatnim tym to strażacki samochód taki był. Ten ostatni samochód strażacki jeszcze nawet nasz. Odjeżdżał jakiś tam ktoś z tego. Burmistrz czy ktoś odjeżdżał. Drugi oddział to był Urbańskiego, nie, no który to ja w straży służył. Później na Syberię został wywieziony, ale to już... Później na ten temat będzie mowa. I trzeci oddział Sochy z Lisowa. I oni się przyczynili między innymi do oswobodzenia Lubartowa. A 27 dywizja, nie odbierając im tego wszystkiego, przyczyniła się też, ale weszła już tak jakby do wolnego ale Lubartowa. Ale strzałów nie było, była no nie cisza nie, w mieście. Nie było walk, nie było tego. Cisza była w mieście, cichutko było. Ja nie słyszałam żadnych strzałów, ja nie pamiętam. Podobno gdzieś tam na Mickiewicza, gdzieś tam jakiś Niemców tam zarygnął. Bo już właściwie Niemcy, już front szedł, więc Niemcy się już szybko uciekali, ewakuowali się. Oni się wycofywali w stronę Lublina, ale nie bardzo mogli, musieli się wrócić. Bo tam już tak, bo a inne grupy już armia radziecka kamionki szła. Michowa. Tak. Ale jeszcze Niemców później jakiś tam jeńców wyłapali, między innymi z ulicy tam gdzieś w Stodole no, byli na Mickiewicza i tak dalej. No na ten temat wiem, tak. Sporo pisze Jacek Dumało w książce, to ja polecam szczególnie młodym słuchaczom, ale i starszym, kto nie czytał tej książki. No, wydana chyba 12 lat temu. Jacek zbierał materiały przez paręnaście lat, a mimo, że nie był rodowitym lubartowianinem, bo rodzina jego się znalazła. Nie, on w czasie wojny rodzina się Jacka Dumały znalazła w Lubartowie. To nie był rodowitym lubartowianinem. I do tego zmierzam, że on zbierał materiały. On chodził po domach i się pytał. To stąd wie. Ale, tak, ale napisał tę książkę ponad 600 stron liczącą. Wojna, okupacja, wyzwolenie, lata 1939-1949. No, niektórzy, co czytali wojnę, przeżyli, to z niektórymi sprawami się nie zgadzam. Ja się nie zgadzam z wieloma sprawami, tak, no, ale ja w każdym razie trzeba oddać jemu szacunek i cześć za to, że taką publikację grubo napisał. Drugą książkę napisał Zdzisław Ligenza z partyzanckiej ulicy. Był też w konspiracji Armii Krajowej. A tytuł książki Lubartowskie drogi Armii Krajowej. No, o harcerstwie lubartowskim Jacek napisał. Dzieje harcerstwa lubartowskiego. Też tam trochę jest pomyłek. No, ale tych książek, mnie się zdaje, na takie miasto prawie 23 czy 4 tysięczne za mało jest. Szczególnie mam na myśli dawne dzieje, wiek XX, żeby tam opisywać jak było, co było i tak dalej. W Muzeum Regionalnym i w Towarzystwie Regionalnym dużo tam materiałów jest, no ale te materiały nie zawsze można, nie są udostępnione. Sam po sobie wiem, chciałem napisać o Związku Strzeleckim, który siedziba mieściła się tu, co pani Jabłońska na Mickiewicza mieszkała, taki koło Wieśka Stębickiego, co krzyż jest. Nie wiem, czy to rodzina. Tak, to tam świetlica była i tak dalej. Materiały świętej pamięci pan Jabłoński dał do muzeum i jak chciałam napisać, to powiedziano mi, że nie, no ale to już druga strona, nie wiem czym to spowodowane, ale mnie się zdaje, że takie materiały, tak jak podają, że Muzeum Regionalne i Lubartowskie Towarzystwo ma parę tysięcy różnych eksponatów, pomijając zdjęcia, pamiętniki, zapiski i tak dalej,
to na bazie tego można tyle książek napisać, no ale to niestety nie jest dla szarych ludzi takich jak ja udostępnione. A ja jako emeryt mógłbym o tych sprawach sporo napisać, ale to już nie do tematu nie należy. No więc przyszła pierwsza armia, ojciec mój zostaje mianowany, jak to się mówiło, komendantem placu miasta Lubartowa. Idzie na spotkanie do szkoły, bo zajmują szkołę, idzie na spotkanie do szkoły z panem Majerskim, Atanazy bodajże pamiętam, i chyba z zastępcą dowódcy 27 Dywizji. Idą na spotkanie, żeby się dogadać w sensie wspólnego pójścia na Warszawę, żeby wszyscy poszli ratować Warszawę. No niestety nie dochodzi do żadnego porozumienia. Korczyński wyciąga broń, oczywiście mówi po rosyjsku. Absolutnie musi się 27 Dywizja wycofać ze szkoły. I to w ciągu pięciu minut. W ciągu pięciu minut, no oczywiście tam są jakieś przepychanki. I oczywiście do Skrobowa. A w tym czasie, to znaczy ja uważam, podejrzewam, że ojciec mu się wtedy ujawnił właściwie. Bo całe dowództwo z moimi znajomymi, to wiem od pani między innymi Stasi Karwackiej, Nowak późniejszy, wszyscy byli w Starym Tartaku na zgrupowaniu tego dnia. A akurat mój ojciec został wytypowany jako parlamentariusz. No niestety nie doszło do żadnego porozumienia, 27 Dywizja została cofnięta do Skrobowa. Tu przyszła zaraz pierwsza armia, zaraz przyszła pierwsza armia i ulokowała się na cmentarnej, tu gdzie jest ta fundacja. To co ja pamiętam, co wieczór siedzieli na tych murach i śpiewali wszystkie piosenki partyzanckie, między innymi Nie rzuci mi ziemi i tak dalej, Boże coś Polskę i tak dalej. To było cudownie, bo do nocy śpiewali. Nie mówiąc o tym, że dopóki tu stali, nie wiem ile czasu stali, w każdym razie jak weszli do kościoła czwórkami, no to niektórzy ludzie klękali przed tymi żołnierzami, bo to było coś fantastycznego po tych ciemnych latach. Więc i też w kościele śpiewali, no więc jak to weszło do kościoła, to ten głos męski, Boże coś Polskę, no to łzy leciały ciurkiem. Więc to było fantastyczne, to co właśnie zapamiętałam. Nie wiem jak długo tutaj te wojska były, w każdym bądź razie, pierwsza armia, w każdym bądź razie jakiś czas ich nie było. Później, znaczy za jakiś czas odeszły. Później jest bombardowanie Lubartowa. Mnie się wydaje, że to jakoś w tym czasie było to pierwsze bombardowanie. Kilka dni już po oswobodzeniu. Po oswobodzeniu, ponieważ tutaj stało to wojsko, ta kuchnia cała, tutaj na tej targowicy, także tak powiem. A to jednak tam, i oni chyba celowali tutaj, nie wiem. W każdym razie tego dnia, tego pierwszego bombardowania, myśmy byli też z siostrą na Bandurskiego u babci. A tu najprawdopodobniej oni celowali chyba w to, bo przecież gdzieś tam samolotu widzą ogniska palone i tak dalej. Tu celowali. Także jedna bomba upadła przy trupiarni tutaj, jedna na Księdza Ogrodzie, jedna na cmentarni. I jeszcze jedna na Krzywym Kole. No tam być może. Wolny plac jest. Mama stała tutaj w bramie, no bo to wtedy jakoś tak nagle te samoloty nadleciały. I odprysł ją, ranił w rękę, oczywiście musiała być operowana. O czym myśmy nie wiedziały. Myśmy byli na Bandurskiego, więc jak w nocy, jak usłyszał wujek bombardowanie, więc złapali nas, Januszka Małego, mnie, siostrę i biegiem w łąki. Uciekało się z miasta wtedy. No i tam do ranaśmy na tych łąkach w kocach siedziały. No potem się uspokoiło. No i oczywiście, nie wiem jak to się stało, że kruk się wziął za robienie pryczy w warsztacie. I tych pryczy narobił bardzo dużo i zaniósł wszystkie do kościoła kapucynów, do tych lochów tam. I następną noc, a ja w dalszym ciągu nie wiem, co słychać z moimi rodzicami. Nie ma rodziców, jestem tam. A bądź co bądź już tych 8 latek mam. No więc następną noc śpimy wszyscy, za wyjątkiem babci, która nie dała się ruszyć z domu. Wszyscy śpimy tam w tych lochach. Bardzo dużo ludzi, tam cały Lubartu, no może nie cały, ale pół Lubartowa było tam u tych kapucynów, na tych pryczach, tam na jakichś materacach, kocach, tam spaliśmy. I wtedy w nocy przyszła mama, miała rękę na tym blaku, przyszła zobaczyć, co się dzieje, posiedziała, pocałowała nas i mówi, że musi do ojca wracać. To była noc. Później nie pamiętam, kiedy było bombardowanie jeszcze, ale było jeszcze.
I wtedy bombardowali znowuż chyba wiadukt, most, na most celowali. I tam na Słowackiego rzucili bombę. I pamiętam, że jedna bomba to w szosę wpadła i nie wybuchła. I potem było to wielkie wyciąganie. Prowadzili tam saperów, czy to kogo? Saperów. No i było to, pamiętam, że tam wszystkie dzieci leciały, no oczywiście nas tam odganiali i tak dalej, że właśnie z tej szosy, nie wiem, w którym to miejscu było, dzisiaj nie umiem powiedzieć. W każdym razie ta bomba była wyciągana z tej szosy. Potem jeszcze nie raz te samoloty latały, nie raz jeszcze w nocy trzeba było uciekać do tego naszej, do naszej piwnicy, ale już byliśmy tutaj w domu, już do Bandrowskiego nie chodziłyśmy, już ojciec był na miejscu i tak dalej. I zginęło wtedy kilka osób. Aha, i zginęło tak. Tutaj zginęła przy cmentarnej, to była na randce z chłopakiem chyba, wierzchoniówna, tego drużnika, który tutaj był przy tym, drużnika córka, bardzo, bardzo piękna dziewczyna, wierzchoniów tego szewca, siostra. Franka. Tak, natomiast na ulicy cmentarnej to zginęła, nazwiska nie pamiętam, i to było tak, że były we dwie, bo to było tak późnym wieczorem, z tą Elą Derecką Hałat. I w końcu Ela powiedziała, że chłodno czy coś takiego, wskoczę do domu. I w tym momencie nadszedł samolot i ta druga zginęła. A Ela, że cofnęła się do domu, to ją to uratowało od śmierci. No i była ranna wtedy Hania Pikulanka. No nie wiem, kto więcej. W każdym razie parę osób było. Tak. Także było, tam jeszcze parę razy. To chyba było już kilka dni. Ten samoloty to każdy poznał. Te samoloty niemieckie to były takie ciężkie, tak wyły strasznie przeraźliwie, że to się. Ja na przykład do tamtej pory mam taki jakiś uraz, że jak usłyszę samolot w nocy, to się oczywiście budzę. Do tej pory mi to zostało. Że od razu się budzę. Tak się bałam tych samolotów. A pamiętam, nieraz mężczyźni wychodzili, jeszcze dopóki ojciec był w domu, to ojciec nieraz wychodził. Nie, te samoloty to są myśliwe amerykańskie. Więc one tutaj gdzieś latały, no tak przynajmniej to pamiętam, Rosjanie ojciec mieli mówił. Sprzęt tak, państw tak, zachodnich, no od tak, aliantów. Tak, no przecież widać, bo czołgi były amerykańskie, jak wkroczyły. Tak. Ale to już kilka dni po oswobodzeniu Lubartowa, tak. Teraz te samoloty 18 sierpnia. 18 sierpnia było bardzo ciepło. Aha, jeszcze się cofnę, że mój ojciec jeździł ciągle do Kozłówki, jeździł i między innymi dostał od hrabiego piękną sukę, tą bokserkę. No i ta suka była tu wcześniej, to rok miała. No i teraz 18 sierpień, jest bardzo gorąco, piękny słoneczny dzień. Ojciec wyszedł, przychodzi do domu NKWD-zista z panem Miko, który był w Armii Krajowej. Tak, ale pytają się jeszcze, że pan Mika to też należał do Armii Krajowej. No to powiedziałam. Miał pseudonim, tak. Tak, Puk. I on chyba i w zarządzie nawet był. No tam się zmieniało to wszystko. No w każdym razie przyszli do domu, pytają się ojca. Mama mówi, że wyszedł gdzieś i nie wie, kiedy wróci. Więc ten NKWD-zista mówi, pan Mika tłumaczy, że jak wróci, to żeby się zameldował tam w NKWD, to było w domu Polaka. Tak. No mama powiedziała tak. Przyszedł ojciec do domu, mama powtarza, ojciec mówi tak, mijałem się z nim, z Miko i z tym. Mika mi na ulicy mrugnął. Zrozumiałem, że nie znamy, że cię nie znamy. I mówi, no trzeba iść, no bo przecież jak nie pójdę, to rodzina będą się was szczepiać. No i ojciec poszedł, jeszcze ubrał się w marynarkę, tak jak pamiętam, że mama mówi, no słuchaj, nie wiadomo co oni chcą, to się ubierz. No ojciec poszedł. Nie było ojca nawet krótko. I przyszedł i mówi, wiesz co, chyba, a nie, przepraszam jeszcze. Zanim poszedł, to później mówił, zanim poszedł, no to oczywiście skontaktował się zaraz chyba z dowództwem całym, że jest taka sytuacja i zakopał wszystkie dokumenty w ogrodzie. Więc u nas był taki sadek wiśniowy, nieduży, mniej więcej jak moje mieszkanie. To były malutkie samosiejki większe i to było gęściutko tak. Myśmy tam się bawiły, opalałyśmy się i tak dalej. No i ja się potem dowiedziałam, ale to muszę teraz powiedzieć. Ojciec przede wszystkim zakopał wszystko. Więc zakopał broń, zakopał radio i zakopał wszystkie dokumenty właśnie w tym sadku, ponieważ tam można było tą darń, tam była trawa duża, więc podniósł, założył, nie ma śladu i tak dalej. No i skontaktował się z dowództwem. No decydowali, żeby poszedł. No poszedł. I wrócił bardzo szybko. I mówi, chyba nic tam się takiego nie dzieje. Pewnie chcą dokumenty sprawdzić. Kazali przyjść po 15.
No to był spokojny absolutnie. No i po 15 mówi, no to trzeba iść, ale mówi, jest tak gorąco, nie będę brał marynarki. Mama mówi, weź, nie, bo nic nie będzie, więc pójdę. I poszedł w samej koszuli, jeszcze dodatku białej. To był 18 sierpień. Oczywiście nie wrócił. Nie ma, godzina, dwie, trzy, cztery, pięć, sześć, siódma wieczór, już jest tam ósma. W pewnym momencie krzyczy ktoś z podwórka, krzyczy jakaś kobieta, bała się wejść, bo zobaczyła pies na luzie. Zawsze był u nas psy na luzie. I krzyczy pani Moździńska, pani męża załadowali na samochód i wywieźli kierunek Lublin.